Witam moich szanownych subskrybentów. Wiem, dawno nie było żadnego normalnego filmiku na kanale, ale niestety, no jak widać, obowiązki służbowe nie pozwalają na to, by cokolwiek mieć czas, żeby coś nagrywać. A poza tym, jak sami widzicie, ceny ropy też nie pozwalają na to, żeby zbytnio gdziekolwiek jeździć, tak? 7,65 za litr ropy naftowej, no właśnie tankowałem samochód, wyszło, żeby was nie skłamać, 490 zł, tam 63 litr miałem do pełna dotankowany i to jest masakra jakaś. Tam jeden subskrybent prosił o recenzję opon, no powiem tak. Oponki sprawują się dobrze. Jak widać, zbieżność jest. Zmierzymy szybko. Sami sobie ocencie, ile opony zostało. Tu od granicznika się bodajże bierze. Dobra, dam jeszcze od środka. 7 mm tu jest do łysej, a od granicznika jest około 6. O, tak to wygląda. Kto tam chce, to sobie zobaczy. No jak widać, tutaj trochę mi wcięło już oponę. Nie wiem dlaczego. Może za mało powietrza miałem, bo miałem 2,2 bara, teraz mam 2,4. Opony nie są głośne, powiem szczerze, są w sam raz. Przy maksymalnej temperaturze, do jakiej do tej pory zauważyłem, że jechałem, to jest 18 stopni, opony nie huczały zbytnio. Trzymają się dobrze drogi, chociaż są wąskie, bo opona ma 205 na 6 na 16, więc są wąskie. No latem podejrzewam też tak samo jak zimą dadzą radę. W ogóle zobaczcie tą kozę moją, jak on teraz wysoko stoi. O. Także no polecam te opony, jeśli ktoś tak umiarkowanie jeździ tylko po mieście i nie zamierza, nie wiem, jeździć gdzieś w góry ani w jakieś inne trasy, to jak najbardziej te opony zdałyby egzamin u niego. Trzeba kamyczki powyciągać. Poza tym, co jeszcze o tych oponach mogę powiedzieć? No na razie, od kiedy je założyłem, spisują się dobrze. Spalanie na nich ani nie wzrosło, ani nie zmalało, są cały czas takie same. Tu chyba się, mówię, wyząbkowało lekko, tak mi się wydaje, czy ścięło mi. No tu są te ograniczniki, właśnie od tych ograniczników należy mierzyć. Sorry w ogóle za taką atmosferę grobową, ale te masło maślane, co gadam, ale te ceny niestety paliwa mnie tak irytują, że nie chcę mi się już nawet filmów nic nakręcać. No ogólnie powiem tak, jeśli ktoś chce szuka takich niedrogich opon, by polatać na nich po mieście i w okolicach, wokół komina, jak najbardziej Dębica. To jest Navigator 3. Polecam, spisują się dobrze. Nie jest źle, produkcja polska, więc pomożemy budżet naszego państwa. O, tu już ruda szmata wychodzi. O, tak to wygląda. No i tyle, dobra. Ja kończę, jadę do domu na obiad. Lajkujcie, komentujcie, pytajcie co chcecie. No i to byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć.